Witam wszystkich, jestem Szwajcar. W tym nagraniu będzie o ropie WTI. W sumie dalsze rozegranie ropy WTI. Na samym początku nakreślę tutaj, jaka jest sytuacja. Dokładnie około 2 tygodnie temu, 14 listopada, zapowiedziałem, że będę piramidował shorty na ropie WTI, czyli ruch spadkowy, od 85 dolarów w dół aż do 51 dolarów. Warunek był następujący. Jeśli ropa w tej spadnie poniżej 79 dolarów, to wtedy piramidowanie ropy w dół pozycjami co około 1,2 dolara. Dla potwierdzenia na YouTube jest nagranie, gdzie właśnie mówiłem o tym, co będę robił. Zobaczcie też, jakie były komentarze. Tutaj jedna osoba. Chciała się założyć, że prędzej będzie 90 dolarów, natomiast później 51 dolarów. Obecna cena wtedy to około 79 dolarów. Do 90 było około 11 dolarów. Natomiast do 51, no tutaj zauważcie, jest mniej więcej 28 dolarów. Jaka jest cena na zamknięcie w piątek? W piątek mamy już 60. 8 dolarów. Także do 51 jest 17 dolarów. Natomiast do 90 jak łatwo zauważyć, tutaj teraz jest to wartość 22 dolarów. Ponieważ w tym czasie nastąpiły spadki na ropie o 11 dolarów. Zauważcie mój komentarz, jak ropa była po 35 dolarów. To wielu też bało się, że znowu spadnie do niskich wartości. Teraz jest w drugą stronę. Co do tego, że spadnie do niskich wartości, to chodziło o to, że kontrakty majowe w 2020 roku zeszły nawet poniżej zera do minus 40 dolarów przez pewną chwilę. Zostały rozliczone w okolicach 10 dolarów. No ale właśnie. Było to zejście na wartości ujemne. Brokerzy w tym czasie, bojąc się o to, że klienci nie będą mieli tyle pieniędzy, żeby spłacić drugą stronę transakcji, czyli ich CFD, rolowali bardzo szybko klientów, nawet na dwie serie do przodu, a niektórzy nawet z serii majowej od razu na grudniową, czyli z tej majowej. Przerolowali klientów na czerwcową, następnie na drugi dzień na lipcową, a niektórzy od razu na grudniową, która była absurdalnie o wiele wyżej wyceniana. Dochodziło do tego, że seria majowa miała zamknięcie na poziomie 9 dolarów, natomiast seria grudniowa była kwotowana po 32 dolary. I wtedy, przy odbiciu w czerwcu, na początku czerwca 2020. Ropa była już po 35 dolarów, i były właśnie te obawy, że znów po odbiciu ropa spadnie do wartości ujemnych. Natomiast nic bardziej mylnego, jeśli większość rynku coś uważa, no to rynek podąży w drugą stronę. Rynek dalej zaczął rosnąć aż do 85 dolarów. A ten poziom wskazałem jako punkt docelowy. Przejdźmy na wykresy, żeby to lepiej zobrazować. Tutaj mamy okolice 14 listopada gdy zaczynałem piramidować pozycję short. I zauważcie co nastąpiło później. Piramiduje co mniej więcej 1,2 dolara. Czyli pierwsza pozycja, druga, trzecia, czwarta, piąta. I rynek bardzo mocno cofa w górę. Dlatego też druga pozycja short i trzecia pozycja short. Tutaj musiałem je zredukować. Jeśli nie zredukowałbym tych pozycji to już przy tej cenie z plusa przechodzę w minus. Czyli w piramidowaniu przechodzimy wtedy w grid. Pospolity grid strat, który prowadzi do bankructwa. Tego należy unikać, należy odpowiednio prowadzić pozycję. Co mamy następnie? Następnie mamy znów powrót do ruchu spadkowego i sesja piątkowa, która tutaj aktywuje bardzo wiele pozycji. Target to 51 dolarów. Od samego początku, kiedy jest otwarta pierwsza pozycja short, czyli od ceny w okolicach 80 dolarów, nastąpiły tutaj spadki o 12 dolarów. Z obecnego poziomu do targetu, czyli z 68 dolarów do 51, brakuje jeszcze spadku o 17 dolarów. W piątek dostałem bardzo wiele pytań dotyczących właśnie tego rozegrania, także żeby zbiorczo odpowiedzieć na wszystkie, ponieważ pojedynczo nie mam czasu odbędzie się spotkanie otwarte czyli bezpłatne we wtorek o godzinie 18 30 listopada gdzie będzie można zadać pytanie dotyczące tego rozegrania ale również przedstawię tutaj rozegranie na złocie indeksach jak i walutach rynek w ostatnim tygodniu jest bardzo trendowy i możliwe że przez następne dwa tygodnie lub nawet trzy tygodnie potrwają właśnie te trendowe ruchy Zaczęło się od dolara, który bardzo mocno zaczął się umacniać. Następnie, jak widać, przełożyło się tutaj to na ropę WTI, również na indeksy, ponieważ DAX przykładowo w piątek spadł o ponad 6%, ale według mnie przełoży się to również na złoto, jak i na waluty. Widać mocne umocnienie euro, a waluty peryferyjne z antypodów Czyli dolar australijski i dolar nowozelandzki bardzo mocno w dół. Dlatego też w piramidowaniu jest teraz okres żniw. Warto ustawiać piramidy, ale trzeba je odpowiednio prowadzić, ponieważ każda niepilnowana piramida przechodzi w grid. A tego należy bezwzględnie unikać. Na grupie traderów jest zakaz gridowania za grid jest tak zwany shadow ban. Nie wiesz, a już Cię nie ma. Także zapraszam na spotkanie, pozdrawiam i jak zawsze nie gridujcie tylko, piramidujcie zyski. Link do spotkania będzie w opisie do tego nagrania.